Jest idealnie, jest klimatycznie teraz, hi hi hi. Wejdź do ustawień i włącz hybrid scrolling. Okej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Remastered. Ja nic nie wiem, nic nie znam, nie znam tej gry, nie wiem czego się tutaj spodziewać. Może wam jeszcze trochę ściszę, bo faktycznie jest za głośno. Ok, pierwsza nocka. O, cholera. Znowu to takie typowe te przewracanie tymi. Message. Jak się włącza? Jak się włącza Night Vision? We have security cameras all around the restaurant. And if you bring up the camera panel, you'll be able to view the feed of the camera by pressing the camera buttons on the minimap. Now, our lights are always off during the night. Obviously, because it'd be a waste of power to leave them on all night. So to actually see something on the cameras, you can activate the camera system's night vision mode. You activate night vision by clicking on the button of whatever camera you're currently viewing. So for example, say you want to see what's on the camera. Bring up the camera panel, you click on the button that says Cam 01, and then to use night vision, you click on Cam 01 again. Dobra, rozumiem. Click on any of the other cameras and view them with night vision as well. Ale miłe postacie tutaj widzę. Bardzo mi się podoba ta gra. Thanks! Czyli zostawiasz mnie samego, kurczę, z tymi matronami. Czemu mi się włączył Steam? Czy ja mam Steama odpalonego gdzieś w tle, czy coś? Tam mam, że mi się włączył Steam przez przypadek. Dobra, nasz jeden kolega ruszył na zwiad, jak widzę. Bardzo miło, jest na kamerze drugiej. Jak na razie musimy... dealować się z tymi kotami oraz z pingwinem, jak dobrze zrozumiałem. Bo to jest w sumie pierwsza noc. Wprowadzenie do wszystkiego, oczywiście. I no... Może nie będę zużywał Night Vision na sam początek. Nie jest to jakieś trudne, że tak powiem? Kocham to, jak OBS mi odwala i nagle wszystko idzie się tentegować. Ten pan jest na kamerze siódmej. Oh nice. Czy ktoś inny się ruszył? Bo widzę, że im oczy świecą. Yep, pani się ruszyła. A on nadal na siódemce. Jest czwarta AM? Nic się raczej nie dzieje na chwilę obecną. Dobra, dzieje się. Widziałem jego twarz przez chwilę. Czy już sobie poszedłeś? Czy nie? Czy tak? Dobra, poszedł se. Nice. Może se czeknę, czy... Dobra, przy kamerze 9 ich widzę. I przy kamerze 12. Nie ma jakiegoś wysiłku w pierwszej nocy, jak zwykle zresztą. Nic się ciekawego nie dzieje na kamerze 12 i 9. Już jest 5 AM, 73% energii. Jest idealnie. Aha, dołko. Nice. Może ja będę zerkał. No, miałem zerkać, czy już ktoś się pojawi w lewych drzwiach. Is nice? Herbatka. Już przestańcie spamić F5. Co będzie po FNAC? Prawdopodobnie będę próbował grać dalej FNAFa 4. O. Witaj, kukiełko. Kimkolwiek jesteś? Czegokolwiek chcesz? O, hello there! Bliskie spotkanie, jak mnie mam, nie? Go fuck yourself, man? Nice! I od razu mnie do menu głównego tentaguje. Nie narzekam, może być. Dobra,
places they shouldn't be. Uh-huh, yep. They act weird after dark. Yep. They don't like adults. I mean, I suppose. They always seem nice around children. Around us employees, they... Na środku przycisk zamyka okno. To się zorientowałem. Bo zauważyłem, że tutaj są drzwi. But some of the other employees have felt threatened by them now and then. But I know that some of them are also superstitious morons. So who knows if they just became scared when the animatronic looked at them in the eyes or something. Anyway, one last thing on the list here. The last penguin interferes with the system. There's a sentence I never thought I'd... Dobra, tutaj jest kod. Tutaj jest kolejny kod. I nam tej nocy się uruchomił pingwin, jak mniemam. Brzmi to dość niepokojąco. Dobra, mogę się zaraz ich spodziewać przy drzwiach. Muszę być ostrożny. Dobra, po lewej i po prawej zaraz będą, tak przypuszczam. Kociak oraz ta laseczka. Dobra, ona się już chyba pojawiła przy drzwiach? Nie, nie ma jej. O. Jest przy trójce, a ten jest przy siódemce. Muszę też zważać na pingwina, bo pingwin podobno się uruchomił tej nocy. O, cześć. O, siema, no. Witaj. Ole, shit, man. We dwójkę na mnie już naskakują. O, witaj, pingwinku. Nice, oni wrócili się na scenę, teraz pingwin się uruchomił. Zauważyłem, że w większości tym animatronom świecą się oczy. To jest nawet fajne. No przynajmniej daje mi to advantage do wygrania kolejnej nocy. I to jest plus. Jak się żem zesrał! Małpa. Jak działa małpa? Nie wiem, jak działa małpa. Fok. Jestem trochę... zesrany, jeżeli mam być szczery. Dobra, pingwin zaraz do mnie przyjdzie. Jak ta małpa działa? Małpa jest taka jak kociak, czyli pojawiają się przy drzwiach. Okej, den. Dobra, może już być przy drzwiach. Yes. Znalazł się spokojnie, idealnie. Kot zaraz będzie przy drzwiach po lewej. Okej, fajnie. Czy ktoś inny chce do mnie zawitać? Ja nie widzę. I don't like it, man. Cześć. Słyszałem cię. Takie tupnięcie ciche słychać, jak oni tutaj przychodzą. To jest ciekawe. Więc no. Raczej nic ciekawego się teraz nie dzieje. Jest druga noc. Jak na chwilę obecną... Żaden się jeszcze nie pojawił przy drzwiach, tak dokładnie przy drzwiach. Jest spokojnie. Oh, hello there. Yeah. O, witaj. Ciebie też witam. I żegnam, oczywiście. Nie jest to jakoś ciężkie. Ten se poszedł. Ten też se poszedł. Jest ładnie, jest idealnie. Nic złego się nie dzieje. Blank się aktywuje w trzeciej czy czwartej nocy? Nie wiem, kim jest Blank. I idę olo. Kto to był Blank? Nie wiem, kim jest Blank. O, error, no video input.
Nie chcę wiedzieć, co to są za dźwięki. O! Fajnie, poczekajcie chwilę. Musiałem drzwi zamknąć, oczywiście. To jedziemy trzecią nocką od razu. Nie jest źle jak na chwilę obecną. Więc no. Herbatka. Co mi tym razem powiesz, kolego? Coś mi mówi, że teraz ten typ się będzie uruchamiał. Czyli będę musiał go obserwować. Dzięki. Bo coś pewnie się stało tej drugiej nocy, dlatego zrezygnował, tak przypuszczam. Tak, chyba chodzi o niego. Czyli przez to. Czyli on jest jak Foxy, działający w zwykłym FNAF-ie. Fajnie. O, witaj, kolego. Nie zauważyłem cię. Fajnie. Czyli muszę... Witaj, kolego. Miło cię widzieć, czy coś? Podoba mi się jego wyraz twarzy, oczywiście. Oj nie. Oj tak, bardzo mi się nie podoba. Działa jak Foxy normalnie. No właśnie zauważyłem, że zaczął się jakoś ruszać dziwnie. Teraz zaczął stać na środku korytarza. Muszę mieć na niego oko, tak przypuszczam. Na tego po prawej gościa też. I jak on z mnie chyba zniknie z kamery, to muszę zamknąć ten... Muszę zamknąć wtedy to okno. Witaj. Wyglądasz niepokojąco, cwaniaczku. Nie żebym był jakoś ofensywny wobec ciebie, ale still. Inne animatrony wyglądają chyba o wiele lepiej niż ty. Nie wiem, czemu trochę panikuję. A nie powinienem panikować, bo panika może mnie zaprowadzić do zguby. Właśnie. O zgubie mówiąc. Nie ma nikogo. Może gram paranoicznie. Cały czas na niego zerkając. Odkryłem już mechanikę tych typków, co tutaj są. Świecą im się oczy, jak są przy drzwiach. To jest bardzo ciekawą mechaniką, muszę przyznać. A na tego typa wolę zwracać cały czas uwagę. Czy przypadkiem nie zniknie z kamery. Bo przypuszczam, że jak zniknie z kamery, to trzeba zamykać drzwi. Albo działa jak Foxy i zawsze jak się na niego patrzę na kamerze, to go opóźniam. Nie wiem, I don't know. Bo mogę już otworzyć, mogę. Nice. Czyli zerkanie na kamerę się opłaca. Shitman, I don't like it. Nie lubię tego zbytnio. Nigdy nie przepadałem za taką mechaniką, że trzeba ją skupiać i patrzeć na ten. Przynajmniej nie marnuję energii na inne kamery. To jest plus. Jest dopiero trzecia AM. Idealnie. Nie ma nikogo. Ten typ śpi, więc nie muszę się na razie nim przejmować, jedynie mogę się rozglądać na lewo i prawo. Ten se już poszedł. Okej, ideolo.
4 AM, 76% energii. Jest zajebiście dobra, zaczął się patrzeć w kamerę. Zaraz będzie ruszał na łowy. Więc muszę... muszę się zerkać na niego raz na czas. Tak, muszę się teraz na niego zerkać. Nikogo. Tutaj mogę już otworzyć. Ten typ nadal stoi tu. Witaj, pingwinku. Miło cię widzieć, ale... nie miło cię też widzieć w środku w moim biurze, czy coś. Poszedł, ok. Szybka reakcja, usłyszałem go po lewej. Shredman? I don't like this. Nie podoba mi się to zbytnio. Gram trochę paranoicznie. Chociaż on tak od razu nie ucieka. Cześć. Trochę problematyczne. Jest to bardzo problematyczne. Czy nikogo nie ma? Dobra, ten zaczął się znowu patrzeć w kamerę. Pewnie znowu ruszy przed 6 AM. Jeżeli dobrze wiem. Bo patrzenie się na niego na kamerze nie działa tak jak z Foxim, że go cofa do tyłu. Znaczy cofa, zatrzymuje go w miejscu. Bo przynajmniej w FNAF-ie 1 tak działało, że jeżeli zerkałeś się na Freddy'ego bądź na Foxiego, to opóźniałeś ich ruchy. Freddy się cofał, a Foxy stawał w miejscu. Co było kluczem do zwycięstwa. Wtedy. No kurde, dopiero co poszedłeś sobie, idź sobie. Kurwa, nikt cię tu nie lubi. 4 jeszcze 2 hours, co? O, dobra, wygrane. Zerki na kamerze. Piąty, kiedy mu zamkniesz okno. Okej. Okay. Było 63 oglądających, bo FNAC. Wcześniej było 80, ale wywaliło mi streama. Przez co ludzie wyszli. Myśląc, że skończyłem streama tak szybko. Oh my, police line do not cross. To niezły szed się tutaj stał. Co to są w ogóle... metalowe części... krwi? O, i widzę, że marionetka jakoś nie jest zadowolona zbytnio z tego powodu. Sta... ataku. To są kości, czy to są części robota? To mnie ciekawi. Czy podejdziesz bliżej? Oczywiście, że podejdziesz bliżej. I zaraz mi wyskoczysz na ryj. A nie, nie wyskoczysz mi na ryj. Okej. Okay. Metalowe części krwi. Czak. Metalowe części i krew. Przepraszam bardzo. Kurwa. W czwartej nocce coś mi mówi, że będzie... trochę zrąbanie. Ktoś się nowy pojawił, czy coś? Had an old animatronic version of Candy, but before we got the new shiny ones. Anyway, he was supposed to be out of commission ever since he was involved in this incident with a customer. An adult customer, luckily. Not a child. Not that the children aren't safe here, that's not what I... Anyway, our technician has tried to fix him up for some time, and he wants me to warn you that old Candy might start walking around as well. Old Candy? Service, that's camera 10. O kurwę! Nie wygląda przyjaźnie. I see. Czyli muszę na 11 i na 10 zerkać. Nice! I like it so much. Zajebiście. Mamy kogoś, komu nie świecą oczy, jak Witaj. Wyglądasz bardzo przyjaźnie. Fuck. On już ruszył na łowy, widzę. Jest przy kamerze tej. Fuck off, przestańcie tak robić. Kamera 8, kamera 11. Będę musiał... wejść. Będę musiał... obserwować tego... typa. Nie wiem, jak on działa.
Troszkę spanikowałem, muszę przez... Czy on mi rozjebał? Zapomniałem. Zapomniawszy. Zapomniawszy o typie. Old Candy działa jak reszta, tylko nie świecą mu się oczy. A przy... jakaś podpowiedź, przy której kamerze się pojawia? Znaczy, przy której kamerze... Znaczy, przy których drzwiach się pojawia dokładnie? Bo chciałbym to wiedzieć. Żeby wiedzieć, jakie drzwi zamykać, gdy będzie blisko. Troszkę się zesrawszy. To jest ten dźwięk. Chyba przy obydwóch. O ja pierdolę. To będzie ciężkie. Nie pisałem się na coś takiego. Myślałem, że gra będzie prosta, czy coś? Przy obydwóch lub lewych. Okej, fajne. Wiem, że ten działasz. Przy kamerze 10 się typ pojawia. I muszę zerkać na te dwie. Na 11 najczęściej. I też muszę podgłośnić sobie. Czy przypadkiem nie będzie się pojawiał po którejś ze stron? Oni faktycznie, jak przechodzą, wydają pewien dźwięk. Takie ciche tupnięcie. Więc będę w stanie rozróżnić. Przy których drzwiach? O, witaj. Wyruszył w podróż. Jest przy kamerze 8. Czy on teraz potem podejdzie do 5? Witaj. Słyszałem go po lewej. Ja już nie otwieram tych lewych drzwi. Nie ma mowy. Dopóki się nie pojawi, dobra, jest tu. I tak ich nie otwieram, jebie mnie to. Tak czy siak. Jest już 5 AM, mam 36. Może się uda, może nie. Zobaczymy. Fuck sake. Kurwa! No? Czy ja się wyrobiłem aktualnie? Co? Co? Excuse me? Co? What? Ja nie wiedziałem, że to może tak zadziałać. LOL. No wiem, wskazujesz na nich i co? O, hello there. Widzę, że się na mnie... Poczekajcie, ja muszę zdjąć bluzę, bo zrobiło mi się gorąco. Rzesz mordę jeża kopanego. Nie sądziłem, że to mi się uda. Jest ciężko, muszę przyznać szczerze. Jest ciężko. Zapewne tak, w którejś nocy dam pingwinka na miniaturkę. Znaczy, prawdopodobnie zrobię z tego 3 bądź 4 odcinki. Więc no... Dobra. Czas się wyciszyć i czas się skupić. You have two new
messages. Tu? Hello again. So the big boss man told me to inform you about our off-limit areas. I know that sounds kind of silly since you're supposed to be guarding the place, but the manager's adamant that we don't go where we're not supposed to be. He's mostly talking about the rooms that aren't on your little mini-map. They aren't on the map. Przestańcie tak robić. Or ours, for that sake. Like that extra room next to the parts and service room. I believe you can see the door from camera 9. Z tego typa nie słyszę, czy przechodzą przy drzwiach. Excuse the sound of my delicious latte. Anyway, nice. The manager says it's just a storage room, but I've of course heard many stories from my superstitious colleagues. So it's either an extra kitchen, a staircase to a secret underground tunnel, or it's where he puts his bowling equipment because he doesn't want his wife to know he's still bowling. Of course, I don't believe it's anything special, to be honest. I overheard him talking about the room once. He mentioned something about some old, unused stuff. Maybe he's hiding and smiling. Who knows? Yeah. Anyway, I am all out of time. Next week. Czy ten typ się podział? Jesus, spokojnie, typy! Uspokójcie się, Jesus! Zaatakowali mnie z każdej strony. Zaraz będzie przy drzwiach, zajebiście. Pod 11 się ruszył. Ciężko jest czasami wyczuć, kiedy oni chodzą, kiedy nie chodzą. Bo te kroki są strasznie ciche. Zaraz spojrzę na czat. Spokojnie. Muszę mieć też oko na kamerę 7. Czy przypadkiem typ nie będzie ruszał na mnie? Dobra, ten się ruszył. Tutaj jest małpka, więc ten bez oczu jest nadal na swoim miejscu. Pingwin sobie zapewne poszedł. Jest źle. Lekko się cykam. Przestań! Jesus! Zesrawszy się przed chwilą. Kurna! Nie słyszałem typa! A tak dobrze mi szło. Fuck! Zajebiście, przegrałem. Za późno zareagowałem.
Jest! Wszedł! Kurde! Uff, man! Uff! Na styk! O! Oh. A mistake. My mistake. A problem. Your problem. Setman. O, Mary Smith. $100.50. Kurde, za taką robotę to ja chciałbym dostać 500. O Jezu, serio, w 6 będzie rat, który nie ma... któremu się nie świecą oczy. Ja pierdzielę, ale będę miał multitasking.